Najczęściej mieszczą się w bocznych uliczkach. Magiczne miejsca dla bibliofilii i poszukiwaczy ciekawych woluminów. Mowa o antykwariatach. Jak w dobie e-booków, elektronicznych czytników i tak łatwego dostępu do internetu działają antykwariaty? Postanowiliśmy to dla Państwa sprawdzić. Pani Małgorzata prowadzi antykwariat od ponad 30 lat. Jak twierdzi, antykwariaty są miejscami jedynymi w swoim rodzaju. Nie ma tej agresji kolorystycznej, to co Państwu mówiłam. Nowe książki są za kolorowe, za sztywne, albo za ciężkie, albo nijakie. A w antykwariacie każda jedna książka na półce jest inna. Można sobie usiąść, spokojnie wziąć książkę, poczytać. I to są antykwariaty. Tam zawód antykwarysty uważa za bardzo ekscytujący. Ktoś przychodzi z torbą i ja nie wiem, co jest w tej torbie. Zagadka jest, wyciąga. No jedna jest taka, jedna taka i nagle cudeńko wyjdzie. Mówi, wie pani, chciałem to wyrzucić i nie wiem, co z tym zrobić. Okazuje się, że to jest książka, której w życiu nie widziałam, która jest bardzo wartościowa. Reklama to podstawa, mówi nam pan Stanisław, który w biznesie antykwarycznym jest od 2006 roku. Dzisiejsze czasy narzucają jeszcze swój rytm. Trzeba być obecnym w nowych mediach. Trzeba kontaktować się z klientami w taki sposób, jaki im odpowiada, szukać ich tam, gdzie oni są. Na półkach oprócz książek możemy znaleźć między innymi sprzęt AGD. Niekoniecznie z tego stulecia, lecz nadal w trendach. No, połączenie antyków, a jeszcze płyt winylowych, żeby muzyka rozbrzmiewała. Był naturalnym połączeniem właśnie wynikającym z tego sposobu życia. Zapytaliśmy wrocławian, czy chętnie odwiedzają antykwariaty. Nie okazję korzystać z antykwariatów? Nie. A kojarzy pani jakikolwiek antykwariat we Wrocławiu? Znaczy w tej chwili to nie, ale gdzieś to są w pobliżu. Małe raczej, mnie zostało na przykład chyba około 200 kg książek i z tego wszystkiego przyjęli dwie książki i chcieli po 2, po 3, po 5 zł. Być może prowadzenie antykwariatu nie jest zbyt lukratywnym biznesem, jednak nadal posiadają one swoich stałych bywalców, bo gdzie indziej skierujemy swoje kroki, jeśli wydawca nie powielił nakładu naszej ulubionej książki sprzed laty. Dla Echo24 Martyna Jasińska.